Polski Fundusz Rozwoju wkroczył w obszar narciarstwa ponad 4 lata temu, kiedy staliśmy się inwestorem w Polskich Kolejach Linowych. Realizujemy tam program inwestycji po to, żeby zapewnić w Polsce jak najlepszej jakości infrastrukturę sportową, rekreacyjną. Wartość tego programu to już blisko 0,5 miliarda złotych. Są to inwestycje w nowe trasy, w różnego typu ośrodki narciarskie. Programem Polski Mistrz chcemy zapewnić to, aby ta najbardziej utalentowana polska młodzież, zawodowi sportowcy mieli najlepsze warunki do treningu i aby byli w stanie w najbliższych latach konkurować w sportach zimowych, w narciarstwie alpejskim, snowboardzie zjazdowym na światowym poziomie. Niezmiernie się cieszę z tego powodu, że już tyle mogliśmy osiągnąć wspólnie i że udaje się po raz kolejny podpisać tę umowę. To jest bardzo ważne dla narciarstwa alpejskiego i snowboardu. Ponad 350 tysięcy zostało wydane na kluby, gdzie kluby naprawdę u nas w kraju, tym bardziej w alpejskich, no nie są, jakby powiedziane, bogate. Gdyby nie rodzice, to pewnie wielu z nich by nie trenowało, ale dzięki takim programom mamy możliwość rozwijania, mamy możliwość trenowania się i wyjazdów szczególnie na areny międzynarodowe, tam na treningi. I to powoduje, że jednak gdzieś tam zaczynamy istnieć w tych sportach. Dla Polskich Kolei Linowych narciarstwo towarzyszy od początku praktycznie powstania naszej działalności, czyli to już jest ponad 85 lat, jest wpisane w naszą misję. Dlatego PKL jako inicjator programu Polski Mistrz wspiera właśnie młode talenty, o których tutaj wiele mówimy. Jest mi niezmiernie miło, czy cieszę się, że możemy wspierać nie tylko finansowo, ale też poprzez właśnie profesjonalne przygotowanie tras, tak aby oni, aby ta baza do treningów była po prostu jak najlepsza, czy do późniejszych zawodów, aby umożliwiała osiągnięcie tych wspaniałych sukcesów i coraz lepszych wyników. Dlatego na koniec przede wszystkim życzę młodym naszym zawodnikom, narciarzom i snowboardzistom sukcesów właśnie co najmniej na tym poziomie, jak nasi skoczkowie, tutaj wymieniony oczywiście pan prezes, pan Adam Małysz. Mamy w narciarstwie alpejskim pierwsze sukcesy pani Martyny. Mamy nadzieję, że w tej chwili wśród młodych osób w wieku 14, 15, 16 lat są tacy sportowcy, którzy w najbliższych latach wejdą na ten najwyższy światowy poziom. My wierzymy jako PFR, że jest to długoterminowa praca, więc program Polski Mistrz to nie jest jednorazowe działanie, ale planujemy to wsparcie podczas całego cyklu olimpijskiego. Po to, aby te sukcesy właśnie stopniowo się budowały. Mamy nadzieję, że w perspektywie 3-4 lat one się pojawią.